Witam Was w moim programie Tydzień Gigancja, mam na imię Tomek i dzisiaj ciąg dalszy sagi o bagnetach. A dzisiaj będziemy omawiali bagnet amerykański do broni typu Springfield 1903, 1903A3 i karabinów również M1 Garand. A tym bagnetem będzie akurat tutaj w odmianie drugowojennej bagnet 1900, wzoru 1905, później wzór 1942 to jest ten, ale ten jest akurat ze skróconego bagnetu 1905. Co się charakteryzuje, który się charakteryzuje właśnie tym, że zbrocza ma praktycznie do samego tutaj końca. No wiadomo, ten bagnet oryginalny 1905 był średniej długości 370 mm ostrze miał, więc po skróceniu te zbrocza po prostu były do samego końca, prawda? I ten bagnet jest właśnie jeden z takich. Ten był wyprodukowany tutaj w firmie UFH, czyli Union Fork and Hoe, 1943. Więc jest dokładnie z tego samego roku, co ten karabin Springfield 1903. Ten jest z 1933 roku z Smith Corona, przynajmniej lufa. Te bagnety w 1905 roku właśnie były zaprojektowane do tej broni. Mocowanie dwuwęzłowe, bardzo podobnie jak w polskim bagnecie wzór 29. Tyle, że przycisk, zatrzask tego bagnetu był całkowicie inaczej rozwiązany, bardzo podobnie zresztą jak w bagnetach norweskich do karabinów Krag Jorgensen. Takim przyciskiem, bo oczywiście to z bliska zobaczycie w porównaniu do polskiego. W każdym razie tutaj jest taki przycisk z taką dźwignią na sprężynie i czy to jest lepiej, czy to jest, no przynajmniej jest dwuręczny. Całkowicie nie dyskryminuje leworęcznych, prawda? Ten bagnet, no jest dosyć solidny, ale bardzo luźno pasowany. On praktycznie pasuje do każdej broni, czy Garand, Springfield. Wcześniejsze wzory miały rękojeści drewniane, pochwy skórzane, z okuciami oczywiście. Później to oczywiście zmieniono na plastikowe, czy tam bakelitowe. I czerniono je. Amerykanie bardzo szybko się uczyli podczas wojen na Filipinach, podczas właśnie walk z Japończykami, że cokolwiek się świeci, przyciąga uwagę przeciwnika. Przyciąga uwagę wroga. Ten sam problem był właśnie z tymi nierdzewnymi tutaj zaworami gazowymi, które po prostu nie dały się, żadna oksyda się tego nie trzymała, więc żołnierze sobie naprawdę radzili w przeróżne sposoby. Ja o tym mówiłem w opisie tego karabinu Garand. Więc to samo było bardzo podobnie z bagnetami. No jeżeli tutaj nam wystaje coś takiego pięknego, świecącego i tak dalej, ślicznego, to od razu przyciąga uwagę przeciwnika, prawda? Więc one generalnie były oksydowane na czarny, matowy kolor. Czy tam parkeryzowane, prawda? Akurat ten był w bardzo złej kondycji, ja go troszeczkę przeparkeryzowałem osobiście. Tutaj w nim jest oczywiście ostrze 250 mm, czyli to jest bagnet krótki, bardzo podobny, jeśli chodzi o długość ostrza do bagnetów niemieckich. Ostrze tutaj sfazowane u góry jest, czyli pióro jest sfazowane, ostre jest, bardzo jest ostre. On jest tutaj praktycznie jak sztylet w tym momencie. Zbrocze jest dosyć cienkie, wąskie, bagnet nie jest zbyt gruby. Przepraszam. Jednakże jest bardzo wygodny. Moim zdaniem jeden z fajniejszych bagnetów, takich naprawdę. Wiecie, chodźcie, zobaczcie go na stole w porównaniu do bagnetu polskiego. Okay? No jak możecie zobaczyć z bliska, tutaj długość ostrza jest praktycznie identyczna, 250 mm w obydwu bagnetach, czyli tym naszym polskim wzór 24, a tutaj w tym amerykańskim wzór 1942. Tutaj macie bardzo dobrze pokazane, o co mi chodziło, jeśli chodzi o skrócenie po prostu oryginalnego ostrza tego bagnetu, które było średniej długości. Jak tutaj widzicie, te zbrocza dosyć wąskie w porównaniu do naszego polskiego są praktycznie do samego końca pióra. Szerokość ostrza tutaj jest troszeczkę większa w ogóle niż naszego, jednakże grubość jest troszeczkę, ja bym powiedział o milimetr,
troszeczkę węższa. Jak widzicie, tutaj pióro jest bardzo sfasowane, bardzo ostre. Tutaj mamy napis producenta UFH, wybuchająca bomba, taka amerykańska, rok produkcji 1943, United Fork and Hoe. Jak widzicie, jelec dosyć długi, z zaczepem tutaj na lufie. Nie ma oczywiście okładek ogniowych, które są tutaj zbędne, skoro jest zaczep na lufę, więc da. Jak widzicie, tutaj zapięcia po bokach nie ma. Głowica w ogóle bagnetu jest takie, w kształcie takiego dzioba. Bardzo taka charakterystyczna. Zapięcie mamy tutaj. Widzicie? Jak tutaj naciskamy, to mamy taką dźwignię i to jest jedna dźwignia w środku. See? Po prostu zaczep jest w ten sposób. Idzie na dół, nam się opuszcza. Nie na bok, jak w tych bagnetach, do których jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Tutaj okładki są mocowane jedną śrubą. Widzicie, ten bagnet jest taki bardzo oszczędnościowy. Widzicie, tutaj na przykład ten jelec nie jest jakoś specjalnie bardzo fajnie wycięty. Jest po prostu taki wycięty i taki więcej niż potrzeba. O, w ten sposób, tak? Żeby można to było łatwo składać, rozkładać. Oczywiście tutaj zanitowany do samego ostrza, więc tak to wygląda ten bagnet. On był, tak jak mówiłem, w dosyć kiepskiej kondycji i troszeczkę go przeszlifowałem. Jednakże zostawiłem większość tego oryginalnego wykończenia. Takiego dosyć raczej już podrdzewiały był niestety. No ale parkeryzowanie akurat zrobiłem całkiem nowe, więc wygląda praktycznie oryginalnie, nie? Tak to ten bagnecik wygląda. Całkiem fajne, naprawdę. Rękojeść jest oczywiście krótsza niż naszego polskiego. Bardziej długości takiej od broni typu Mannlicher, bym powiedział. Ale to jest zbyt daleko idące porównanie. Jednakże zaraz wam coś pokażę. Okej. To tak z bliska te bagnety wyglądają. Także mamy tutaj bagnet tego amerykańskiego GI, który mało że pasuje do broni, do karabinu Springfield. O, okropne. Często widziałem właśnie zdjęcia z Guadalcanal i tak dalej. Na przykład na karabinach Springfield to oczywiście te długie bagnety 1905, ale również na te długie bagnety były również wykorzystywane na karabinach Grand. Jednakże te okazały się bardziej poręczne, bardziej takie przydatne do codziennego używania, że skracano później te 1905, ale dodatkowy benefit. Co my tu mamy? O, Mannlicher, mój ulubiony, co nie? Ups! Do Mannlichera nam pasuje. Ja tu mamy jeden budapeszteński. Tutaj mamy z firmy Steyr. Wszystko pasuje, działa, nie zleci nam podczas strzelania. Tadam! Micha się cieszy, nie? Taki benefit, nie? No niektóre bagnety tak mają, no, że pasują, że są idealnie podpasowane. No więc ten bagnet jeszcze służył chwilę. Później jeszcze pod koniec wojny był zastąpiony następnym wzorem bagnetu do karabinu Garand, który był całkowicie już inaczej skonstruowany niż ten. Jednakże ten był wykorzystywany praktycznie i używany do końca wojny. II wojny światowej przynajmniej. Wojny w koreańskiej. Być może, co do tego akurat nie jestem pewien, musiałbym bardziej poczytać. No nie będę dywagował, nie będę kombinował, nie będę zmyślał w tym momencie, bo no bo to nie ma sensu, nie? Nie będę tak jak inni. Okej, to by było dzisiaj na tyle na temat amerykańskiego bagnetu. W następnym może odcinku bagnety do AK-47, do AKM i do jugolskiej odmiany? Czemu nie? One są dosyć ciekawe, szczególnie te najwcześniejsze z lat 50. Gdzieś tam z tyłu się walają. Albo może coś innego, zobaczymy. Trzymajcie się, zapraszam na moje następne produkcje. Jeżeli wam się podoba, subskrybujcie, lajkujcie. To pozwoli zwiększyć troszeczkę nasz zasięg. Trzymajcie się, do następnego.